Cześć moi drodzy, witam was bardzo gorąco na moim kanale, a dzisiaj temat, którego nie lubię, bo to temat owiany wstydem. Każdemu z nas zdarzają się jakieś wtopy zakupowe, mnie również. I dzisiaj przygotowałem sobie 6 takich zapachów, które były totalną wtopą. Były wszystkie kupione w ciemno, to mnie usprawiedliwia, natomiast mocno chybione. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie to zapachy, zapraszam na odcinek. Jak kupujemy zapachy i płacimy za nie ileś set złotych, to najczęściej chcemy się z nimi przewąchać, bo nie chcemy chybić. Natomiast w momencie, kiedy kupujemy zapachy za kilkadziesiąt złotych, tam do 120-130, ja nie zawsze przewąchuję te zapachy, po prostu coś czasami zamawiam w ciemno, chociaż po ostatnim odcinku to już na pewno wiecie, że ograniczam kolekcję i na pewno już takie zakupy się nie będą pojawiać. Jeżeli będę kupował jakieś zapachy po 120-150 zł, to raczej z sentymentu, a nie z ciekawości czegoś innego, a będę inwestował bardziej w zapachy, które są już takimi, powiedziałbym, ikonami, jeżeli chodzi o perfumy albo coś totalnie nowego, mocniej niszowego. Natomiast w momencie, kiedy kupowałem te zapachy, które są takie tanie, no to siłą rzeczy można było wdepnąć w coś brzydkiego. No i tak mi się wdrepło parę razy. I dzisiaj o tych wdrepnięciach wam opowiem. Moi drodzy, zaczniemy od zapachu The Library of Fragrance Virgo. Jeżeli mnie oglądacie, jeżeli mnie śledzicie, to widzieliście, że kupiłem go w zakupach w ciemno. Ja na początku byłem bardzo ciekawy, no bo panna, jestem znak zodiaku panna, bo jestem z września, mówię, wow, zobaczymy, może naprawdę będzie niezły. I tak go pierwszy raz nałożyłem, mówię, no ciekawy, czysty, trochę kwiatowy. Natomiast powiem wam szczerze, nie jestem w stanie funkcjonować z tym zapachem. Z tego względu, że ta kwiatowość na skórze po czasie robi się totalnie kobieca. Więc tutaj ten znak zodiaku nie został potraktowany jako kobiecy i męski. A jak jest panna, no to mężczyźni nie rodzą się pod znakiem panny, więc stworzymy tylko zapach dla kobiet. I on tak brzmi, on tak pachnie. Totalnie nie dla mnie. To będzie zapach, który oddam mojej mamie. Ona lubi taki klimat białych kwiatów, jasności, zapachów, które są czyste. Znajduje się w tym, szczególnie w okresie wiosny i lata. I myślę, że to będzie taki zapach, który błyskawicznie zużyje. Plusem tej kompozycji, w ogóle tej marki, jest to, że ten aplikator, ten atomizer bardzo ładnie rozpyla kompozycję, on nie pluje, więc nakłada się naprawdę bardzo ładną igiełką. Natomiast sam zapach mnie nie urzekł, jest czysty, jest białokwiatowy, jest po prostu kobiecy. Jeżeli chodzi o parametry, szału nie ma. On się jakoś super mocno nie trzymał ani nie projektował. Powiedziałbym raczej, że jest tłem, po 2 godzinach już naprawdę zostaje tam jakimś niuansem na skórze, więc tutaj nawet nie będę się nad nim rozczulał, żeby jakoś go rozebrać na czynniki pierwsze. Natomiast jeżeli chodzi o sam zapach, no to tak jak powiedziałem, dla mnie jest to typowo kobieca kompozycja i na pewno ją oddam mojej mamie, żeby ją zużyła. Kolejny zapach, który stosunkowo niedawno pojawił się w mojej kolekcji, z tego względu, że zamawiałem coś innego, o czym niebawem odcinek się pojawi i tak stwierdziłem, o dobra cena, dodam sobie do koszyka. To był jeszcze ten moment, kiedy nie podjąłem decyzji o zmniejszaniu kolekcji. I tym zapachem jest Black Animal Elixir Privé, wał jak zwał. Słuchajcie, sam flakon niezły, bo korek jest na magnes, naprawdę wygląda to nieźle, otworzyłem go, mówię, kurczę, może naprawdę będzie ciekawym zapachem. Nałożyłem na bloter i to pachnie jak wszystko, i to pachnie jak Azar Wanted, to pachnie jak Armani Strange With You, to pachnie jak Yves Saint Laurent Y, to pachnie trochę jak Myself, jest taki miks przebojów. Mało tego, ten zapach nie ma żadnej trwałości, żadnej projekcji. Na skórze 15 minut i w ciągu tych 15 minut czujecie go tylko wy, nikt inny, więc totalnie nie polecam, żeby ktokolwiek się zainteresował tym zapachem. Ja podejrzewam, że go gdzieś komuś oddam, żebym miał, nie wiem, do pracy, albo będę go używał jako odświeżacz powietrza w wiatrołapie, cokolwiek, bo no nie nadaje się to do noszenia jakoś globalnie na skórze w momencie, kiedy wy chcecie mieć świadomość, że pachniecie, że użyliście perfum. Nie, jeszcze raz nie. Nawet jakby to kosztowało 2 dychy, szkoda 2 dych.
to opakowanie kosztowało dużo, dużo więcej niż sam sok, który jest w środku, no bo to w ogóle nie pachnie. Lekki drzewny niuans, trochę owocowo, trochę ananasowo, trochę słodko, jakby karmelowo, ale to jest tak mydlane, tak żadne, że naprawdę ciężko jest wyodrębnić konkretne nuty. Jeżeli ktoś szuka, nie wiem, karmelu czekolady i wie, że jest w jakimś zapachu karmel czekolada, to oczekuje tego. A tutaj, no nie, po prostu tego nie ma. Kolejny zapach, Poor Louis Suggestion. Zapach, który wygląda tak, on w ogóle mi przyszedł zamknięty w opakowaniu, słuchajcie, z połamanym korkiem, był zamknięty, on nie był nigdzie rzucany, w środku korek był połamany, więc ja mówię, kontrola jakości leży. Natomiast nałożyłem go na bloter, później na skórę, bo on jest takim zapachem, który ma troszeczkę trącić myszką, ma być klasyczny. Jest żaden, jest wodny, jest nijaki, trochę cytrusowych akcentów, trochę jakiejś limony się przybija, delikatna gorycz, to wszystko. Nic więcej, naprawdę nic więcej tu nie ma, jest tak czysty i błyskawicznie znikający, że po raz kolejny szkoda jest pieniędzy po prostu na tego typu kompozycje, więc znowu pewnie zostanie zużyta na zasadzie, nie wiem, wlania jej w jakieś opakowanie po trzcinkach i zrobienia z tego dyfuzora, bo się nie nadaje do niczego innego, więc odradzam Wam totalnie kupno tego zapachu. Next to Colmas i zapach, który nazywa się Gigolo. Mówię, opakowanie trochę takie lelabo, zobaczymy jak to pachnie. Słuchajcie, przyszło mi to, w ogóle w sieci jest bardzo mało informacji na temat samej tej kompozycji. Plus za atomizer, pięknie rozpyla, nie pluje. I znowu jest ten sam case, co w przypadku Black Animal. Jest taki trochę Armani Stronger With You, trochę Wanted, trochę Myself, trochę Why, więc znowu miks przebojów z tych najbardziej popularnych kompozycji. I dosłownie no gigolo, bo tamte zapachy to jest typowy gigolak. I dokładnie tak mamy, trochę jeszcze jakiś 1 million się przebija, więc dosłownie mycie kadzi i zlewamy wszystko do jednego flakonu. Nie, jeszcze raz nie, przynajmniej dla mnie. Jeżeli chodzi o parametry, to tutaj też nie było jakiegoś szału, ten zapach był wyczuwalny do godziny, później jakieś tylko tło, lekki, słodki, drzewny akcent zostawał po nim, projekcja żadna, więc absolutnie nawet nie ma się co tą kompozycją interesować, bo jest po prostu nijaka. I tyle. Miałem jeszcze inny zapach z Colmas i był lepszy, natomiast to, no nie. Oddam znowu, gdzieś puszczę dalej i jeżeli ktoś dostanie za darmo, to wiecie, zawsze jest troszeczkę inaczej się do kompozycji podchodzi, natomiast w momencie, kiedy ja za to zapłaciłem, to mam takie, no szkoda, mogę za te pieniądze iść, nie wiem, do kawiarni. Idziemy dalej i Pepe Bianco, zapach, który młody nie jest, wygląda on tak, nie wiem, czy mi złapie ostrość, czy nie, z tymi transparentnymi flakonami jest różnie. Jest to kompozycja, którą, moi drodzy, nałożyłem sobie na bloter i mówię, kurczę, przecież to jest zerżnięte z Fahrenheita. I ten zapach pachnie trochę Fahrenheitem, natomiast co jest ciekawe, on ma w sobie zapach kartonu. Starego kartonu. Kiedyś były takie kartony, takie grube, takie ciężkie do zginania, one się nierówno zginały. I one miały taki charakterystyczny zapach recyklingu. I ten zapach ma te wibracje kartonu w sobie. I nie jest to fajne. Jest taki Fahrenheit, ale wylany na karton. I tak to pachnie. Nie podoba mi się to. Kiedyś był też taki szary papier sprzedawany na dawno, dawno temu na sznurkach. I on też miał taki bardzo charakterystyczny zapach. Makulatury. No i Pepe Bianco właśnie tak pachnie, jak makulatura i karton. Totalnie szkoda pieniędzy. Jak ktoś lubi Fahrenheita, nie ma kasy na Fahrenheita i szuka jakiegoś odpowiednika, delikatnie gdzieś nam to tam się zbija w tamtą stronę, natomiast to nie będzie dobry wybór. Ja sobie zdaję sprawę, że ten zapach miał troszeczkę przypominać, tak jak nasze być może
tworzone przez Miraculum miało być odpowiednikiem Chanel numer 5, tak, może tutaj faktycznie był taki zamysł, żeby zbliżyć się troszeczkę do Fahrenheita, aczkolwiek powiem wam rocznikowo, nie wiem co było młodsze, co jest młodsze, a co jest starsze. Tutaj mamy rok założenia firmy, 1896. Może ten był pierwszy, nie wiem. No ale, no nie. I jeżeli chodzi o projekcje, jeżeli chodzi w ogóle o parametry, to też jest turbo słabo, więc też nie jest to polecanko. I ostatnie, chyba największe rozczarowanie z tego wszystkiego na sam koniec. Zapach Emir nazywa się Identity Rose and Leather. Zapach, który został zainspirowany kompozycją Edition de Parfum Frédéric Malle z różą. Moi drodzy, zamówiłem go, kocham róże, lubię skórę. Mówię, zobaczymy co to będzie. Sam flakon wygląda naprawdę super. To nie jest naklejka, to jest metalowa plakietka, która jest wygięta, dopasowana do kształtu samego flakonu. Natomiast zapach... Jak bardzo to nie wyszło. Jak bardzo się to nie udało. To są popłuczyny po róży. I to takiej róży, która już zaczęła fermentować, która się zepsuła. Z jakąś dużą, niepotrzebnie dużą ilością patchouli. Z jakimś pieprzem, z nutą skóry, ale ten zapach śmierdzi różanym winiakiem, dosłownie. Dawno temu były takie landrynki z różą, one miały taką galaretkę różaną w środku, bardzo je lubiłem. Natomiast one miały właśnie taki papierkowo-różany zapach. I ten papierkowo-różany zapach tutaj mamy, przy czym jeszcze jakbyście na Menela to wylali. No i jest zły, ten zapach jest zły. Może jako odświeżasz do domu gdzieś będzie mi towarzyszył, natomiast nawet go nie podam dalej. No bo nie, jest totalnie źle zrobiony, źle odwzorowany. W tym zapachu jest wszystko złe, jeżeli chodzi o sam sok. Flakon jest niezły, natomiast kompozycja jest nieporozumieniem. Bo dosłownie pachnie różanym winiakiem. Nie chciałbym pachnieć jak zepsuta stara róża oblana jakimś tanim jabolem, bo tak to pachnie. Absolutnie nie ma to żadnego pokrycia z Edition de Parfum Frédéric Malle. Nie dajcie się w to wmanewrować. Ja się dałem, wystarczy. Jeżeli chodzi o projekcję, tak samo jak cała reszta, praktycznie zerowa trwałość, zerowa, tu nawet nie ma co oceniać, bo nie da się ocenić czegoś, co nie trwa nawet chwilę. Jest totalny szajs. Moi drodzy, to były takie moje zapachowe nieporozumienia, 6 zapachów, które są strzałem w kolano. I więcej u mnie nie będzie na kanale, temat zapachów tanich zostaje zamknięty. Kolejnych zapachów tanich nie będę już więcej kupował, nie będą się pojawiać, więc myślę, że to też in plus, bo będzie więcej troszeczkę tej niszy. O tych taniościach już sobie całkiem sporo pogadaliśmy. Zresztą planuję też jakąś taką serię zrobić, żeby wybrać się, nie wiem, do Douglasa, do Sephory, zobaczyć co nowego. Jest taki bardziej organiczny film, aniżeli tylko siedzenie przed biurkiem. Dajcie znać, czy jesteście ciekawi tego, bo myślę, że to będzie też fajne, żeby powąchać coś z półki, zobaczyć coś nowego, przejść się i zobaczyć po prostu na to wszystko tak bardziej globalnie i też prześledzić, jakie są trendy. W ogóle teraz w perfumach, chociaż te trendy od paru lat się w ogóle nie zmieniają, w tym roku ma królować pieprz. I faktycznie dziś tych zapachów z pieprzem się trochę pojawia. Natomiast czy to jest jakiś super turbo trend, to nie powiedziałbym. Dajcie znać, czy macie swoje jakieś takie chybione zakupy. Jestem mega ciekawy, a czy żałujecie tych zakupów. No tutaj za te pieniądze mogłem kupić coś jednego porządnego. Natomiast no już wiem, że następnym razem jakichś wynalazków po prostu kupować nie będę, koniec, kropka. Aczkolwiek wam powiem szczerze, że The Library of Fragrance, oni mają taką kolekcję, gdzie jest zapach zombie i domu pogrzebowego. To mnie jeszcze korci i ciekawi, natomiast tam chyba 30 też jakoś kosztuje coś koło 60-70 zł. Tylko że też często są niedostępne. Natomiast podejrzewam, że się na nie zdecyduję, bo jestem ciekawy. Lubię takie zapachy wilgotnej ziemi. Zapachy, które nie są jakoś turbo łatwe, a wydaje mi się, że to będzie naprawdę coś innego, ciekawego. Dajcie znać, czy ktoś z was w ogóle je wąchał, bo jestem mega ciekawy. Ja za dzisiaj wam dziękuję, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia i zobaczenia.